No ja myślę, że wystawa jest niezwykle różnorodna i każdy tutaj znajdzie jakąś propozycję dla siebie. Jest sporo takich, mam wrażenie, że ta wystawa jest trochę taka melancholijna, że jednak ona odzwierciedla te nasze czasy takie trudne chyba jednak. Wydaje mi się, że artyści to wyczuwają. Myślę, że to będzie ciekawe dla zwiedzających, żeby się przejrzeć w tym lustrze sztuki i skonfrontować te swoje uczucia z tego czasu, w jakim żyjemy, z tym, co mówią nam artyści. Myślę, że też ciekawe są te prace, które zostały nagrodzone przez jurorów, bo to są takie prace, powiedziałabym, kontemplacyjne, trochę zatrzymujące czas, trochę takie, które chcą działać przeciwko temu pędowi, przeciwko temu wirowi, w którym się znajdujemy. Więc myślę, że taka chwila zatrzymania będzie dla nas niezwykle pożyteczna. To jest bardzo dla mnie pozytywna sytuacja, w której widzę duże zróżnicowanie i w komunikacie, i w formie. To jest po prostu ciekawa wystawa, mimo że, no umówmy się, środowiskowe wystawy są po prostu wystawami, na których pokazuje się sztukę ze względów geograficznych, a nie artystycznych, kuratorskich, jakichkolwiek innych. Ale tu, akurat w tym wypadku okazuje się, że to czy tak przyniosło bardzo dobre efekty. Jak mówię, bardzo różna medialnie, bardzo ciekawe komunikaty i nie mówię tego ze względu na fakt, że jestem tu gościem, tylko mówię jak jest, mówię szczerze. Wiele z tych prac mi się bardzo podobało, wiele, no nawet jakby ad hoc przyznałem taki rodzaj nagrody dla jednej z artystek, czyli możliwość realizacji wystawy w Galerii BWA w Zielonej Górze w roku 2024. To jest bardzo dobre doświadczenie. Jak odbierasz tę nagrodę, którą wręczył Ci prezydent Opola? Jestem na razie w ogromnym szoku i wielkim zaskoczeniu, bo nie spodziewałam się czegoś takiego. No i ogromnie się cieszę. To jest praca wielu miesięcy, to jest praca tamtego roku. Czemu się poświęciłaś tak naprawdę i co chciałaś nam pokazać? Tak, to są prace, które tworzą się w takich cyklach rozciągniętych w czasie, bardzo, bardzo rozciągniętych. Mogę powiedzieć, że tak, na pewno rok to trwało i one wszystkie są budowane równolegle, niezależnie od siebie. Czemu się poświęciłam? Nie nazwałabym tego poświęceniem, ale trzymam się blisko ciała, tak bym powiedziała, bo jedna z prac jest wykonana z moich włosów, czy tam cykl prac, a drugiej podejmuje temat celebracji czasu menstruacji, a trzecia już nie jest tak blisko ciała, ale bardzo się łączy z tym, co ja lubię robić, czyli jakby sam proces pracy rozciągnięty właśnie w czasie. Ta ostatnia z prac jest wykonana z nasion nawlekanych po prostu na nitkę i to wszystko, właściwie do każdej z tych prac mogłabym powiedzieć, że są pewnego rodzaju medytacją, bo wymagają takiego jakby spokoju i łączą się z takim czasem spędzanym przy nich, przy ich tworzeniu. Nie mogę Cię nie zapytać o Opole, które na pewno dla Ciebie było też niezwykle ważnym momentem życia. Tak, Opole to jest duży sentyment w moim sercu, bo tutaj spędziłam lata nauki w liceum. Było szkołą przede wszystkim, jakimś początkiem, otwarciem tego tematu dla mnie, nauką, inspiracją. Również. Raz w roku mamy wiosnę, raz w roku mamy salon. Tak to żartobliwie mówię, ale chcę podkreślić wagę wydarzenia, bo rzeczywiście patrząc przez to, kto tutaj ze swoimi pracami trafił, co zaprezentował, to już samo w sobie jest wyróżnieniem, że się tutaj znajduje, a jeszcze przecież nagradzamy najlepsze prace. Taki głos opolskiego środowiska artystów, przegląd tego środowiska. Tutaj dlatego zachęcam do nie tylko słuchania, oglądania w internecie, ale po prostu do odwiedzania galerii. To jest najpiękniejsze w Opolu. To, że mamy takie miejsce, w którym ta wolność artystyczna pełną piersią oddycha. Każdy może sobie to interpretować jak chce, ale na tym polega sztuka. Ona nie musi być jednoznaczna, nie musi być czarno-biała, nie musi być dosłowna, natomiast musi poruszać, musi interesować i takich prac tutaj na pewno nie brakuje, a ta, która jest zwycięska, jak słyszę od samego jury, które wybierało, jest naprawdę wyjątkowa. Zatem zapraszam i cieszę się, że Nagroda Prezydenta i Salon Wiosenny cieszy się takim zainteresowaniem i tak wysokim poziomem. Opole na tej mapie kultury ma naprawdę dużo do pokazania. I to jest najpiękniejsze i to stanowi o wyjątkowości Opola, to bogactwo artystyczne.
to, że nasze miasto, pomimo że średnie rozmiarowo, to duchem artystycznym jest naprawdę wielkie, jest silne. Przyjeżdżają zewnętrzni jurorzy, którzy doceniają, zauważają, nagradzają, jak możemy zaobserwować. Zazdroszczą nam trochę, to bardzo miłe. Cieszę się, bo to jest, tak jak mówię, objaw sił witalnych Opola, mieszkańców, którzy tworzą to miasto i dla nas przedmiot do dumy, że jesteśmy tak wyjątkowi, przecież to jest wystawa nasza. Nie tylko tych artystów, ale ci artyści są przecież naszymi na co dzień sąsiadami, więc bardzo się cieszę, że tu w centrum miasta, na Placu Teatralnym Galerii Sztuki Współczesnej dzieją się takie ważne wydarzenia jak Salon Wiosenny. Przyznając nagrody razem w zespole jury, musieliśmy, chcąc nie chcąc, wskazać na to, co według nas było bardziej interesujące. Może tak, bardzo cenię te komunikaty, które dotyczą naszej rzeczywistości i jej różnych aspektów, nie tylko tych, które są widoczne gołym okiem i nie tylko te, które dotyczą nas bezpośrednio, ale w ogóle rzeczywistości, która dzisiaj jest bardzo skomplikowana, wielowymiarowa. Bardzo wiele aspektów tej rzeczywistości jest dla nas opresyjnych. Czasem czegoś nie widzimy. Artysta potrafi dostrzegać, nie dlatego, że jest lepszy od nas, tylko że ma taki specyficzny rodzaj wrażliwości, który pozwala mu na trochę inne patrzenie na świat. To jest jedna strona. Z drugiej strony bardzo ciekawe są też te komunikaty, w których artysta opowiada o sobie w taki uniwersalny sposób, że obcujemy z kimś, kto jest jednoznacznie tą konkretną osobą, ale jednak wiemy, że to, co mówi o sobie, jest może być interesujące również w naszym kontekście, dla nas mówiąc innymi słowy. Jak będziesz budować teraz swoje kolejne pomysły, na czym one będą oparte? Też dalej to ciało będziesz chciała nam pokazać od wewnątrz i od zewnątrz? Że nie mam żadnych konkretnych pomysłów. One raczej się pojawiają, budują cały czas, codziennie przychodzą jakieś pomysły, ale nie mam jakiegoś konkretnego cyklu. Jestem bezpośrednio po obozie ruchowym, który był bardzo z ciałem związany i wiele rzeczy, które tam usłyszałam, bardzo mi się wiążą ze sztuką i na pewno będę gdzieś przekładać te myśli, które dotyczyły bezpośrednio ruchu na to, jak będę teraz podchodzić do swojej twórczości, którą chcę właśnie kontynuować blisko ciała. Jest mnóstwo pomysłów, jest mnóstwo różnych postaw. Tu są wszystkie pokolenia praktycznie reprezentowane. Ogromnie się cieszymy, bo najmłodszy uczestnik jest maturzystą liceum plastycznego, a najstarszy uczestnik to jest wielokrotny uczestnik salonów, Nestor Opolskiego Środowiska Artystycznego, laureat Grand Prix z poprzedniego roku, Jerzy Beski, który przekroczył już 90. rok życia i ciągle jest aktywny. Każde pokolenie ma coś do opowiedzenia i sobie, i otoczeniu.